Witajcie. Dzisiaj omówię trochę inny wzmacniacz niż tutaj mamy na rysunku. Pojawiła się prośba w jednym z komentarzy o tym, żeby omówić wzmacniacz typu Parallel Push-Pull. Miałem taki zamiar omówić taki wzmacniacz jako przykład jednego z wielu zastosowań wzmacniaczy przeciwsobnych. I teraz właśnie chciałem to uczynić. Innym przykładem wzmacniacza przeciwsobnego jest ciągle omawiany na tym kanale wzmacniacz Williamsona i jego modernizację. Tutaj ktoś mi zwrócił uwagę, że nie ma połączeń anody z przewodem, a to po prostu wynika z tego, że mi się tekstura tej lampy nałożyła na przewody. Także te połączenia tutaj są. I to jest jeden z przykładów wzmacniaczy przeciwsobnych. Tutaj specyficzne połączenie tych lamp ekranowanych w lampę tak zwaną lewą albo prawą triodę. Jest to specyficzne połączenie elektrod w środku w lampie, tak żeby stworzyć triodę. Tym wzmacniaczem się nie będziemy w tym filmie zajmować, a będziemy zajmować się wzmacniaczem, który został omówiony w młodym techniku. Tak, to był młody technik, gdzie omówiono tam chyba dwa albo trzy wzmacniacze. Pan inżynier Jerzy Burdulak opracował te tematy, nawet i transformator pokazał, jak nawinąć. A wzmacniacz typu PPP jest to wzmacniacz typu mostkowego. I w bardzo krótki sposób omówię Wam historię, którą znalazłem, jak powstał ten wzmacniacz, kto go wymyślił. Przedstawię Wam chyba trzy patenty na ten wzmacniacz, dlatego ten film podzielony będzie też na kilka odcinków, bo w jednym się nie zmieszczę. Omówię, jak z teoretycznego punktu widzenia słowami twórców patentów miały działać te wzmacniacze. I jest to także pierwszy krok do tego, tu jest ten wzmacniacz, to jest pierwszy krok do tego, żeby omówić wzmacniacze OTL, ponieważ patenty przewidywały pracę takich wzmacniaczy, gdzie obciążone są katody, a nie anody, jako wzmacniacze OTL. Ja przyznaję szczerze, że nie lubię wzmacniaczy OTL z tego względu, żeby uzyskać tam dosyć dużą moc, potrzeba niezłej baterii lamp na to, żeby zasilić nam obciążenie. Wolę wzmacniacze konwencjonalne z transformatorem głośnikowym. Tutaj ten transformator jest trochę inny, on jest tak zwanym autotransformatorem. Też inaczej to pracuje niż w typowym wzmacniaczu, gdzie mamy uzwojenie pierwotne i wtórne. Szczegóły poznacie w trakcie omawiania tego wzmacniacza. Będzie dużo szczegółów technicznych, tak żeby zrozumieć zasadę działania tego wzmacniacza, trzeba niestety przebrnąć przez opis patentowy, bo w opisie patentowym wyjaśniono, po co tutaj są dwa zasilacze. No i też wyjaśniono, jak zasilić przedwzmacniacz takiego wzmacniacza. Także Aleksander Witold w swojej książce o wzmacniaczach elektroakustycznych przedstawił schemat takiego wzmacniacza na lampach L84 z bułgarskiego czasopisma, ale już nie pamiętam tytułu. Też pokażę w drugim odcinku tamten wzmacniacz. Także myślę, że tyle słowem wprowadzenia, to 4 minuty gadania już są, więc zapraszam do odcinka z patentami, a później do odcinka z omówieniem działania tych wzmacniaczy. To już będzie proste. Jak przebrniemy przez patenty, to będzie proste. Historia wzmacniaczy Circlotron. Wzmacniacz lampowy Circlotron jest typem wzmacniacza mocy, który jest zbudowany jako symetryczny układ mostka sprzężonego katodami ze stopniem wyjściowym. Circlotron to lampowy wzmacniacz mocy z niekonwencjonalnym stopniem mocy typu przeciwsobnego. Zamiast naprzemiennie napędzać połówki uzwojenia pierwotnego transformatora głośnikowego, którego środkowy zaczep jest podłączony do napięcia B+, Circlotron napędza cały obwód pierwotny z mostka pływającego. Oryginalne Circlotrony z lat
50. XX wieku wykorzystywały transformatory głośnikowe do łączenia stosunkowo wysokiej impedancji wyjściowej lamp próżniowych z głośnikami o niskiej impedancji. Powodem stosowania takich obwodów były trudno dostępne i drogie kondensatory o dużej pojemności na wysokie napięcie robocze. Architektura Cyclotron jest łatwa w rozbudowie i z czasem została przystosowana do pracy bez transformatorów głośnikowych, o czym będzie wspomniane w jednym z patentów. Początkowo Cyclotron był znakiem towarowym Electrovoice. Dziś produkowane Cyclotrony to wzmacniacze OTL. Historia z Wikipedii, z wolnej encyklopedii. Cyclotron pojawia się jako znak towarowy Electrovoice. Amerykański patent na Cyclotron High Fidelity Audio Amplifier został złożony przez Alpha Wiggins z Electrovoice 1 marca 1954 roku i przyznany 28 marca 1958 roku. Jednak inni wynalazcy zgłosili wcześniej tę samą koncepcję. C.T. Hall złożył w dniu 7 czerwca 1955 roku patent na równoległe przeciwstawne wzmacniacze mocy i został on przyznany 29 marca 1955 roku. Tapio-Kiokka złożył 2 września 1952 roku fiński patent, który został mu udzielony 10 listopada 1954 roku, a patent na ulepszoną wersję został złożony 30 września 1955 i fiński patent został udzielony 10 kwietnia 1958 roku. Pan Shimada z Japonii wynalazł również bardzo podobny wzmacniacz CSPP w roku 1952. Aby jeszcze bardziej skomplikować kwestie związane z wynalazkami, przepisy patentowe nie były spójne na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych wynalazczość opierała się na dacie powstania, podczas gdy w większości innych krajów wynalazczość opierała się na datach zgłoszenia patentowego. Firma Philips uzyskała licencję na patent Kiokka i zbudowała beztransformatorowy Cyclotron do napędzania głośnika 800 ohmów. Pan Kiokka opublikował schemat swojego wzmacniacza w niemieckim magazynie radiowym Funktechnik 7953. Artykuł o Cyclotron autorstwa Dana Tomcika i Alpha Wigginsa New Amplifier Has Bridge Circuit Output został opublikowany w listopadowym numerze magazynu Audio z 1954 roku. Reklama wzmacniaczy Cyclotron ukazała się w listopadowo-grudniowym numerze Music at Home z 1954 roku. Kolejny artykuł o wzmacniaczu pana Kiokka został opublikowany w wydaniu Radio und Fernsehen z 1957 roku. Electrovoice sprzedał co najmniej 8 różnych modeli cyklotronów, jak wynika z reklam i cennika z 1956 roku. Wzmacniacze zostały wyprodukowane przez oddział RME firmy Electrovoice w Peoria w stanie Illinois. Wszystkie te patenty wymagały w pełni zbalansowanej konstrukcji sprzężonej z transformatorem. Komercyjne wzmacniacze beztransformatorowe nie były w tym czasie możliwe ze względu na wysokie koszty kondensatorów zasilających wymaganych do projektów OTL, czyli Output Transformer Less. Te kondensatory w tych zasilaczach powinny mieć co najmniej 1000 mikrofaradów przy 200 V lub nawet i większych napięciach. W latach 50. i 60. XX wieku cyklotrony były produkowane przez Electrovoice, fińską firmę Voima i Philips. Wszystkie te modele wykorzystywały transformatory wyjściowe i tetrody strumieniowe albo pentody. Podobne projekty amatorskie były publikowane także w ZSRR. Projekty cyklotrona pojawiały się także u Macintosha, chociaż przez specjalne uzwojenie transformatora wyjściowego wyeliminowano jeden z dwóch pływających zasilaczy. Koncepcja została wskrzeszona w swej beztransformatorowej formie na początku lat 80. przez Ralpha Karstena, założyciela Atmasphere, która pozostaje głównym współczesnym producentem cyklotronów. Inne cyklotrony OTL były wykonywane przez firmy Tenor Audio, Joel Electra i Einstein. Podstawowy schemat beztransformatorowy. Mostek elektryczny cyklotronu jest utworzony przez dopasowaną parę triod V1 i V2 i dwa pływające zasilacze B1+, i B2+. Siatki każdej triody są napędzane w przeciwnych fazach zbalansowanym symetrycznym sygnałem wejściowym. Prąd różnicowy przepływa przez obciążenie głośnika
i prosty obwód złożony z rezystorów o stosunkowo wysokiej impedancji, która łączy pływające źródła zasilania z masą. Lampy są zwykle nieobciążone i mają zewnętrzne, ujemne źródło napięcia polaryzacji. Każda strona ma zwykle niezależną regulację polaryzacji, aby skompensować drobne niedopasowanie lampy. Impedancja wyjściowa Z bez transformatorowego cyklotronu, w którym każdy stopień jest pojedynczą triodą o impedancji anody RP i wzmocnieniu napięciowym Mi, jest określona wzorem, który teraz widzicie. I teraz, jakie lampy najlepiej wykorzystywać do koncepcji wzmacniacza cyklotron? Wynika to także z jednego z patentów. To były triody przeznaczone do stosowania w zasilaczach jako stabilizatory i to są lampy serii 6080, 6AS7, 6C33C, 6C19P. Wzmacniacz z jedną podwójną triodą 6AS7 na kanał będzie miał około 67 ohmów impedancji wyjściowej i jest wystarczający do wysterowania większości słuchawek. Do wysterowania zespołów głośnikowych wymagane jest równoległe połączenie kilku lamp wyjściowych, więc w praktyce V1 i V2 nie są pojedynczymi triodami, ale rzędami równoległych triod. Proste wzmacniacze OTL, np. Atmosphere M60, wykorzystują 8 podwójnych triod typu 6AS7 na kanał. Każda w sposób ciągły rozprasza średnio 30 W. Bez sprzężenia zwrotnego taki układ skutkuje impedancją wyjściową 6 do 8 ohmów. Można te impedancje dodatkowo obniżyć, stosując globalne ujemne sprzężenie zwrotne lub podłączając równolegle więcej lamp wyjściowych. W skrajnym przypadku wzmacniacz Atmosphere MA2 wykorzystuje 20 lamp 6AS7 na kanał przy ciągłym poborze mocy 600 W na kanał, 800 W przy maksymalnej znamionowej mocy 220 W lub przy 27% maksymalnej sprawności. Korzyści i wady? Chyba najbardziej interesujący temat. Co możemy uzyskać stosując tak udziwnioną konstrukcję? Postrzegana wierność albo jakość reprodukcji dźwięku jest trudną do oszacowania subiektywną miarą, którą należy pozostawić indywidualnemu gustowi każdego słuchacza. Oprócz wierności dźwięku, cyklotron OTL ma pewne zalety w porównaniu z asymetrycznymi wzmacniaczami OTL i konwencjonalnymi wzmacniaczami sprzężonymi transformatorowo. Takie zalety to możliwość rozbudowy. Ten sam podstawowy projekt można łatwo skalować w górę lub w dół, dodając lub usuwając lampy końcowe. Bezpieczeństwo głośników. Nawet jeśli zespół lamp V1 lub V2 ulegnie całkowitej awarii, prąd przepływający przez głośnik jest ograniczony do wartości nieniszczących. Niezawodność. Awaria jednej triody lub lampy z podwójną triodą może być skompensowana przez ponowne spolaryzowanie wzmacniacza. Będzie nadal działać, chociaż przy zmniejszonej maksymalnej mocy wyjściowej i ze zwiększonymi zniekształceniami parzystego rzędu powodowanymi asymetrią stopnia wyjściowego. Dalej, liniowa charakterystyka częstotliwościowa i szybka obsługa stanów przejściowych. Brak transformatora wyjściowego i globalne ujemne sprzężenie zwrotne poszerza pasmo przenoszenia pełnej mocy do setek kiloherców. Na dolnym końcu skali częstotliwości odpowiedź basów jest ograniczona przez moc zasilacza i obwód lamp sterujących i można ją łatwo rozszerzyć poniżej 1 Hz. Impedancja wyjściowa jest niższa niż w przypadku konwencjonalnego wzmacniacza lampowego. Transformator wyjściowy potrzebuje tylko o połowę mniej zwojów niż konwencjonalna konstrukcja przeciwsobna. Zmniejsza to pasożytniczą pojemność i poprawia wydajność transformatora wyjściowego. Korzyści te odbywają się kosztem wysokiego zużycia energii i jednoczesnego wytwarzania ciepła. Najmniejszy wzmacniacz mocy Atmosphere S30 nieprzerwanie rozprasza 400 W, podczas gdy stosowane w praktyce zestawy stereo o niskiej impedancji zbliżają się do 1 kW, a tyle mocy ma mały grzejnik elektryczny. Cyklotrony, w przeciwieństwie do minimalistycznych wzmacniaczy asymetrycznych, muszą wykorzystywać dość złożone, zbalansowane stopnie wejściowe oraz stopnie sterujące, zapewniające napięcie międzyszczytowe co najmniej 100 V i zdolne do sterowania stosunkowo dużymi obciążeniami pojemnościowymi. To wynika z tego, że mamy dużą liczbę równoległych triod mocy i z tym związane są długie przewody połączeniowe. Pierwszy wymóg jest zwykle rozwiązywany za pomocą długoogonowego stopnia kaskodowego, dwie lub trzy podwójne triody, a drugi
dwoma wtórnikami katodowymi umieszczonymi między stopniem sterującym a stopniem mocy. Oba jednak wymagają podwójnego źródła zasilania. Zobaczmy, co mówi cytat z oryginalnej karty danych wzmacniacza EV30. Brak prądu stałego lampy wyjściowej w transformatorze. Prąd wyjściowy DC jest usuwany z transformatora wyjściowego za pomocą obwodu mostkowego. Wszystkie stany przejściowe przełączania są eliminowane przez sprzężenie jedności lamp wyjściowych. Praca w klasie AB1 ulega poprawie i zwiększona jest moc wyjściowa, sprawność i żywotność lamp. Pierwotna impedancja transformatora wyjściowego jest 1/4 impedancji występującej w konwencjonalnych obwodach wyjściowych wzmacniacza, co zapewnia ogromny wzrost mocy wyjściowej w skrajnych zakresach częstotliwości. Nazwa cyklotron pochodzi od schematycznego przedstawiania stopnia wyjściowego wzmacniacza, na którym obwód mostka jest narysowany w kółko. To tyle słowem wstępu. Omówimy sobie jeszcze kilka patentów, zanim przejdę do omówienia przykładów wzmacniacza z książki pana Witolda i z młodego technika. Także zapoznajmy się teraz z patentami. Przygotowuję film, który nazywa się Cyklotron, wzmacniacze PPP. I tutaj mamy patent na jeden z wzmacniaczy. Jest to patent złożony przez Mati Kiyoka. Chyba tak to się czyta, ale nie jestem pewien, bo nie znam zasad w ogóle wymowy i pisowni języka fińskiego. Ten tekst przepisuję z ręki. Do tłumacza Google. Wiorowaihe vahvistimessa, jossa. Brzmi to jak korplikani, ale coś może uda mi się osiągnąć w tym tłumaczeniu. Co prawda nie jest ono dobre, jak widzicie, Google mimo wszystko tłumaczy to po swojemu. Trzeba trochę wiedzy, żeby to napisać po języku polskim, zasady działania takich wzmacniaczy. No ale myślę, że włączenie tego patentu do treści tego filmu będzie pomocne, ponieważ jest to jeden z trzech patentów. Co prawda kto inny patent otrzymał w Stanach Zjednoczonych, ale dowiecie się wszystko z historii. To tak słowem wstępu. Przejdźmy do filmu. We wzmacniaczu prądu zmiennego, w którym lampy są równoległe dla prądu zmiennego, a katoda lampy jest uziemiona dla napięć prądu zmiennego, to jest podłączona do obudowy urządzenia lub innego punktu bez prądu zmiennego, druga lampa jest odłączona, jeśli jest sterowana przez obciążenie, np. w klasie B. To przeciwzłącze można zredukować, ale nie można go całkowicie wyeliminować, a wynika to z tego, że napięcie sterujące lamp końcowych pozostają takie same, tylko przy określonej wartości rezystancji obciążenia. Wadę tę można przezwyciężyć, wykorzystując w stopniu mocy sparowane lampy i balansując obwód. Odbywa się to na przykład przez symetryczne połączenie katod końcowych lamp względem masy, jak na rysunku 1, który przedstawia najbardziej znane połączenie. Jednak taki układ ma wadę polegającą na tym, że nie ma zasilania prądem zmiennym sygnału względem masy. Dostarczenie prądu anodowego do driverów jest zatem trudne, jeśli prąd driverów jest stosunkowo wysoki, np. z powodu obciążenia. Do tego celu wymagane jest inne źródło zasilania. Inną wadą układu pokazanego na rysunku pierwszym jest to, że wymagany jest centralny odczep uzwojenia pierwotnego transformatora głośnikowego. To sprawia, że transformator głośnikowy jest bardziej skomplikowany i kosztowny, a także nie jest wygodne umieszczenie go w obudowie z głośnikiem, jeśli jest dalej od wzmacniacza, ponieważ wymagane są trzy przewody, no nawiasem mówiąc ultralinear aż 5. Celem niniejszego wynalazku jest uniknięcie tych wad nie przez połączenie katod obu lamp końcowych z obudową lub uziemieniem urządzenia, jak wspomniano na początku, ale połączenie katody lampy sterujących lub katod lamp mocy. Wymienionym punktem, do którego są podłączone katody lamp sterujących, może być na przykład wyjście transformatora głośnikowego, jak na rysunku 2, które przedstawia praktyczne zastosowanie niniejszego wynalazku. Punkt środkowy można również zapewnić za pomocą rezystorów 5 i 6 na rysunku 3, dzięki czemu transformator można umieścić w obudowie z głośnikami, a nawet całkowicie wyeliminować.
Zastosowanie niniejszego wynalazku nie ogranicza się do użytku w związku z patentem numer 27332, ale może być również stosowany w innych wzmacniaczach, których końcowe lampy są połączone równolegle w odniesieniu do prądu zmiennego sygnału użytecznego. Jeden taki przykład wykonania pokazano na rysunku 4. W tym wzmacniaczu lampy są połączone szeregowo, a katoda pierwszej lampy końcowej jest połączona z anodą drugiej lampy końcowej. Również w tego typu wzmacniaczu, w sposób wspomniany na początku, tworzy się przeciwzłącze dla pierwszej, czyli górnej lampy końcowej. Według niniejszego wynalazku to dopasowanie jest wyrównane dla obu lamp przez połączenie katod lamp sterujących ze środkiem katod lamp końcowych za pomocą rezystorów 7 i 8 w odniesieniu do napięcia zmiennego sygnałowego. Napięcie stałe między katodami jest oddzielone kondensatorem 9. Według niniejszego wynalazku napięcie katod lamp sterujących niekoniecznie musi znajdować się dokładnie w środku katod lamp końcowych. Ten punkt można zmienić w stronę dowolnej lampy. W ten sposób można na przykład odwrotnie podłączyć stopień mocy. Roszczenia patentowe. I tutaj przetłumaczyłem je z języka szwedzkiego, ponieważ Google lepiej poradziło sobie to i dla mnie jest to lepiej zrozumiałe. A tak czy siak musiałem to potem jeszcze skonsultować z językiem fińskim, żeby dojść do odpowiednich wniosków. Po pierwsze, wzmacniacz przeciwsobny, w którym lampy są równoległe dla prądu zmiennego sygnałowego, a katody obu lamp końcowych są podłączone do korpusu urządzenia lub innego punktu na korpusie lub do masy bez napięcia zmiennego, charakteryzujący się tym, że każda lampa końcowa ma swoją własną lampę sterującą, której katody są umieszczone między katodami lamp końcowych w odniesieniu do napięcia zmiennego sygnału. Roszczenie drugie. Wzmacniacz przeciwsobny według zastrzeżenia pierwszego, zamienny tym, że katody stopnia sterującego są połączone do środkowego punktu uzwojenia transformatora umieszczonego między katodami lamp końcowych. Roszczenie trzecie. Wzmacniacz przeciwsobny według zastrzeżenia pierwszego, zamienny tym, że wspomniane napięcie dla katod lamp sterujących jest wytwarzane za pomocą rezystorów. I to naprawdę jest krótki opis patentowy, ale przytoczyłem go Wam, żeby pokazać, że rzeczywiście w tym samym czasie zostały złożone opisy patentowe, które nieco się różniły, ale mówiły o tym samym wynalazku. Zrobiliśmy to celem porównania, celem zapoznania się z tymi patentami. Wszystko w celach naukowych oczywiście i poznawczych. Myślę, że warto zapoznać się z duchem wynalazków dotyczących układu PPP. W związku z czym zobaczmy, co pan Wiggins o swoim wynalazku napisał. Niniejszy wynalazek dotyczy wzmacniaczy, a w szczególności wzmacniaczy dźwięku o wysokiej wierności. W ostatnim czasie, czyli w latach 60. i 50. XX wieku, dokonano wielu ulepszeń we wzmacniaczach audio. Być może najbardziej zauważalna poprawa nastąpiła w stopniu wyjściowym mocy i w transformatorze głośnikowym. Wymagania dotyczące transformatora głośnikowego są jednak raczej krytyczne, także takie transformatory są obecnie stosunkowo drogie ze względu na stara wymaganą podczas produkcji i fakt, że wiele z tych transformatorów ma wiele uzwojeń pierwotnych i wtórnych. Wysokiej jakości transformatory głośnikowe w konwencjonalnych obwodach przeciwsobnych, szczególnie w klasie pracy AB lub klasie B, mogą mieć pomijalną reaktancję upływu, sprzężenie o niskiej pojemności między uzwojeniami oraz zrównoważone lub doskonałe połączenie anody jednej lampy z anodą drugiej lampy. W związku z tym pożądane byłoby zapewnienie ulepszonego obwodu, który wyeliminowałby surowe wymagania uważane za konieczne do nawinięcia transformatora głośnikowego. Zgodnie z niniejszym wynalazkiem proponuje się dostarczenie ulepszonego wzmacniacza mocy wykorzystującego parę lamp tak, aby mieć pewne zalety działania przeciwsobnego i aby uzyskać jedność sprzężenia między tymi lampami. Można to osiągnąć przez zapewnienie obciążenia między katodami lamp, także każda lampa widzi pełną impedancję tego obciążenia. W takim przypadku można zastosować transformator wyjściowy lub głośnikowy o znacznie niższej impedancji niż wymagana w konwencjonalnym układzie przeciwsobnym, czego konsekwencją jest to, że transformator jest łatwiejszy do nawijania i będzie miał mniejszą pojemność rozproszoną. Zapewniając sprzężenie w jedności, wyeliminowane zostaną szkodliwe skutki stanów nieustalonych, zwykle występujących z powodu reaktancji upływu na transformatorze. Stany nieustalone przełączania to są stany wtedy, kiedy mamy przejścia przez zero w wzmacniaczach w klasie B lub w klasie AB. Wracając do tekstu.
Dlatego celem wynalazku jest dostarczenie ulepszonego wzmacniacza posiadającego sprzężenie łączące parę lamp wyjściowych. Kolejnym celem wynalazku jest zapewnienie ulepszonego obwodu wzmacniacza, który wyeliminuje efekt prądu stałego napotykany dotychczas w transformatorze głośnikowym wzmacniaczy przeciwsobnych. Kolejnym celem wynalazku jest zapewnienie wzmacniacza, którym impedancja obciążenia jest znacznie niższa niż w przypadku konwencjonalnych wzmacniaczy przeciwsobnych. Jeszcze innym celem wynalazku jest zapewnienie ulepszonego wzmacniacza, który nie podlega przełączaniu stanów nieustalonych, gdy działa w klasie AB lub klasie B. Jeszcze innym celem wynalazku jest zapewnienie ulepszonego wzmacniacza wykorzystującego transformator głośnikowy o stosunkowo małej rozproszonej indukcyjności. Jeszcze innym celem wynalazku jest zapewnienie ulepszonego wzmacniacza o wysokiej wierności o niskich kosztach produkcji. Te i inne cele wynalazku staną się później oczywiste w odniesieniu do następującego opisu w związku z towarzyszącym rysunkiem, na którym rysunki numerach od 1 do 4 przedstawia się schematy obwodów kilku odmian obwodu wzmacniacza zawierającego niniejszy wynalazek oraz rysunek 5 jest szczegółowym schematem obwodu przedstawiającym przykład wykonania niniejszego wynalazku w dostępnym w handlu wzmacniaczu, czyli po prostu wzmacniacz komercyjny. Podstawowa zależność obecnego wynalazku zilustrowana jest na schemacie obwodu na rysunku pierwszym, który wykorzystuje parę lamp próżniowych 11 i 12 z siatkami i dwiema elektrodami przenoszącymi prąd w postaci elektrody anodowej i powrotnej, czyli katody. Zaciski wejściowe 13 i 14 są połączone z rezystorami siatkowymi lamp. Siatki lamp mogą być połączone z uziemieniem lub masą za pomocą odpowiednich rezystorów 15 i 16. Transformator 17, mający dwa podobne uzwojenia pierwotne 18 i 19, ma te uzwojenia połączone szeregowo między katodami lamp próżniowych 11 i 12. Wspólne złącze pomiędzy uzwojeniami 18 i 19 jest zalecane do podłączenia źródła napięcia polaryzacji 21, które ma jeden zacisk połączony z masą. Transformator 17 jest wyposażony w uzwojenie wtórne 22, które jest połączone z głośnikiem obciążającym transformator lub urządzeniem przekształcającym. Źródło potencjału anodowego 23 jest połączone między anodą lampy próżniowej 11 a katodą lampy próżniowej 12. Inne podobne źródło potencjału anodowego 24 jest połączone między anodą lampy próżniowej 12 i katodą lampy próżniowej 11. Na podstawie tych połączeń zasilacza anodowego można zauważyć, że jedynym prądem płynącym przez uzwojenie 18-19 transformatora są różnice prądu anodowego między lampami próżniowymi 11 i 12. Można przyjąć, że uzwojenia 18-19 są praktycznie wyważone i że lampy próżniowe 11 i 12 są idealnie dopasowane. W takich warunkach jedynym prądem występującym w transformatorze 17 jest prąd sygnału. W ten sposób wyeliminowano wpływ prądu stałego płynącego w transformatorze głośnikowym, który jest powszechnie spotykany w konwencjonalnych obwodach wzmacniacza przeciwsobnego. Należy zauważyć, że każda z lamp próżniowych 11 i 12 widzi całkowitą impedancję obciążenia między katodami obu lamp w porównaniu z 1/4 całkowitej impedancji obciążenia w konwencjonalnym obwodzie przeciwsobnym. Ponieważ każda lampa widzi całkowitą impedancję obciążenia, jest oczywiste, że połączenie jedności między dwiema lampami 11 i 12 jest zrealizowane. W związku z tym jest oczywiste, że wyeliminowano szkodliwy problem w związku z przełączaniem się w stanach przejściowych, który jest szczególnie kłopotliwy w konwencjonalnych wzmacniaczach przeciwsobnych klasy AB i klasy B. Korzystnie optymalna pierwotna impedancja transformatora 17 jest równa pierwotnej impedancji pojedynczej lampy w konwencjonalnym układzie wzmacniacza przeciwsobnego. Ponieważ zastosowana impedancja jest równa 1/4 impedancji wymaganej w konwencjonalnym układzie przeciwsobnym, transformator ma mniej uzwojeń, co w konsekwencji prowadzi do mniejszej pojemności rozproszonej i odpowiednio do lepszej odpowiedzi częstotliwościowej. Skutek reaktancji rozproszenia w transformatorze uważany dotychczas za poważny nie ma znaczenia w obecnym obwodzie. W obwodzie pokazanym na rysunku 1 należy rozumieć, że obciążenie pojawia się między katodami lamp próżniowych 11 i 12. Można zatem stwierdzić, że jest to wzmacniacz przeciwsobny z obciążoną katodą, w którym działają lampy próżniowe 11 i 12. To jest sposób podobny do wtórników katodowych, chociaż obwód różni się od obwodu przeciwsobnego wtórnika katodowego. Ponieważ uzwojenie pierwotne transformatora 17 jest w efekcie odczepione na środku, a siatki lamp próżniowych 11-12 są przywracane do masy przez rezystory w obwodzie rezystancyjnym, istnieją warunki wtórników katodowych, a zatem wzmacniacz ma z natury niską impedancję wyjściową. Wzmacniacz pokazany na rysunku pierwszym może przyjąć inną postać, jak pokazano na rysunku drugim, przy czym te elementy, które mają te same funkcje, otrzymały identyczne oznaczenia referencyjne. Należy zauważyć, że obciążenie na rysunku 2, pojawiające się między dwiema katodami, zawiera teraz dwa identyczne rezystory 25 i 26 połączone szeregowo i mające wspólne złącze podłączone do napięcia polaryzacji 21.
Transformator 27 ma pojedyncze uzwojenie pierwotne 28, bezpośrednio połączone między anodami lamp próżniowych 11 i 12. Transformator 27 ma uzwojenie wtórne 29, które jest połączone z głośnikiem lub innym urządzeniem przetwarzającym. Działanie obwodu pokazanego na rysunku 2, jeśli chodzi o lampy próżniowe 11 i 12, jest takie samo jak na rysunku 1. Teraz stanie się całkiem oczywiste dla specjalistów w tej dziedzinie, że przez uzwojenie 28 transformatora 27 nie przypływają żadne prądy anodowe, ponieważ zakłada się, że źródła potencjału anodowego 23 i 24 mają identyczne wartości, a zatem wszelkie prądy sygnałowe przepływają przez uzwojenie 28. Jeszcze inna odmiana obwodu zgłaszanego do patentu jest pokazana na rysunku 3, gdzie ponownie tym komponentom odpowiadającym tym z pokazanym na rysunku 1 i 2 nadano odpowiednie znaki odniesienia. Po prostu oznaczenia są te same. Wybaczcie ten dziwny język, ale jest to patent z roku 58 i wtedy troszeczkę inaczej mówiono niż dzisiaj. Wróćmy do tekstu. Należy zauważyć, że transformator wyjściowy 27 ponownie ma swoje uzwojenie pierwotne podłączone między anodami lamp próżniowych 11 i 12. Cewka indukcyjna dławika z dwoma podobnymi uzwojeniami 31 i 32 jest podłączona między katodami lamp próżniowych 11 i 12 i wspólnie złącze między dwoma uzwojeniami jest połączone ze źródłem 21 napięcia polaryzacji. Działanie z rysunku 3 jest ponownie podobne do działania, które opisaliśmy w połączeniu z poprzednimi rysunkami. Układ pokazany na rysunku 4 jest podobny do tego, który pokazano na rysunku 1, z tym wyjątkiem, że źródło polaryzacji 21 zostało usunięte. W miejscu napięcia polaryzującego katoda lampy próżniowej 11 jest podłączona przez rezystor autopolaryzacji 33, który jest zbocznikowany przez kondensator 34. Podobnie katoda lampy próżniowej 12 jest połączona przez rezystor autopolaryzacji 35, odpowiednio bocznikowany przez kondensator 36. Dlatego rezystory 33 i 35 są podłączone do zacisków uzwojenia pierwotnego 18-19 transformatora 17. W dotychczas opisywanym wzmacniaczu wskazano, że istnieją warunki pracy wtórnika katodowego i wiadomo, że wymaga to wyższego napięcia do wysterowania siatki sterującej. W związku z tym przy zastosowaniu takiego obwodu do wzmacniacza komercyjnego układ wyglądałby tak, jak pokazano na rysunku 5. Wzmacniacz posiada dzielnik napięcia wyjściowego 41 połączony między masą a źródłem sygnału. Regulowany styk na dzielniku napięcia 41 jest połączony z siatką triody 42, której katoda jest połączona przez rezystor polaryzujący 43 z masą. Zastosowano rezystor obciążający anody 44, który jest odpowiednio bocznikowany przez kondensator 45. Anoda części triodowej jest połączona pojemnościowo przez kondensator sprzęgający 46 z siatką części triodowej 47 lampy próżniowej z podwójną triodą i pojedynczą obudową, czyli po prostu dwie triody w jednej bańce. Anoda lampy próżniowej jest połączona przez rezystor anodowy 48 z tym samym źródłem potencjału anodowego, które jest przewidziane dla części triodowej 42. Katoda części triodowej 43 jest połączona przez rezystory 49 i 51 z masą, a wspólne złącze jest podłączone do jednego końca rezystora siatkowego 52, którego drugi koniec jest połączony z siatką części triodowej 47. Anoda części triodowej 47 jest połączona przez kondensator 53 z siatką części triodowej 54 próżniowej podwójnej triody lamp pracujących w układzie przeciwsobnym. Wspólne złącze między rezystorami 49 i 51 jest połączone przez kondensator sprzęgający 55 z drugą częścią triodową 56 z wzmacniacza przeciwsobnego. Siatki części triodowych 54 i 56 są połączone z masą przez rezystory siatkowe 57 i 58. Dla specjalisty będzie oczywiste, że zastosowano tutaj konwencjonalny przedwzmacniacz, w tym odwracacz fazy w celu zapewnienia odpowiednich i właściwych potencjałów dla siatek części triodowych 54 i 56 obwodu wzmacniacza przeciwsobnego poprzedzającego stopień wyjścia. Anoda części triodowej 54 jest wyposażona w rezystor anodowy 59, a anoda jest połączona kondensatorem 61 z siatką jednej z lamp wyjściowych 62. Anoda części triodowej 56 jest wyposażona w rezystor anodowy 62, a anoda połączona jest z kondensatorem 63 z siatką jednej z lamp wyjściowych 64. Katody części triodowej 54 i 56 są połączone z masą przez rezystor polaryzujący 65. Siatki lamp próżniowych 62 i 64 są wyposażone w rezystory siatkowe 66. i 67, których wspólne złącze jest połączone z prostownikiem 68, który z kolei jest połączony z uzwojeniem 69 transformatora 70. Uzwojenie 69 ma jeden zacisk połączony z uziemieniem lub masą. Wspólne złącze między rezystorami 66 i 67 jest połączone z obwodem filtra, który zawiera uziemiony rezystor 71 i uziemiony kondensator 72. Katody lamp próżniowych 62 i 64 są połączone z uzwojeniem pierwotnym 73 i 74 transformatora 75. Wspólne złącze między uzwojeniem
73 i 74 jest połączony z uziemieniem. Transformator 75 ma uzwojenie wyjściowe 76. Anoda lampy próżniowej 62 jest połączona z przewodem 77, który jest połączony z rezystorem sprzęgającym anodę 62 wzmacniacza triody 56 oraz siatką ekranującą lampy próżniowej 64. Przewód 77 jest połączony do dodatniego zacisku obwodu prostownika, który zawiera uzwojenie transformatora 78 tworzące część transformatora 70 oraz lampę prostownika pełnookresowego 79. Wyjście lampy prostowniczej 79 jest połączone z odpowiednim obwodem filtra, który zawiera rezystor 81 i dwa kondensatory filtrujące 82 i 83 połączone w konwencjonalny sposób. Ujemna końcówka wyjścia prostownika 79, która jest połączona z punktem środkowym uzwojenia transformatora 78, jest połączona przewodem 84, który jest podłączony z katodą lampy próżniowej 64. To jest bardzo ważne. Anoda lampy próżniowej 64 jest połączona przewodem 85, który jest również połączony z rezystorem obciążenia anodowego 59 wzmacniacza triody 54 oraz siatką ekranującą lampy próżniowej 62. Przewód 85 jest połączony do zacisku dodatniego odpowiedniego źródła potencjału anodowego uzyskanego z obwodu prostownika podobnego do tego przewidzianego dla potencjału anody próżniowej 62. Obejmuje to uzwojenie wtórne 86 transformatora 70, które jest zasilane z uzwojenia pierwotnego 87. Uzwojenie wtórne 86 jest podłączone do prostownika pełnookresowego 87, którego wyjście jest połączone z obwodem filtra zawierającego rezystor 88 i dwa kondensatory filtrujące 89 i 90. Strona ujemna obwodu prostownika jest połączona z przewodem 91, który jest połączony bezpośrednio do katody lampy 62. Przedwzmacniacz i układ obwodu rozdzielacza fazy muszą być wyposażone w jedno źródło zasilania względem masy. I to też jest bardzo ważne. Odpowiednio przewody 77 i 85 są połączone za pomocą podobnych rezystorów izolacyjnych 92 i 93 z przewodem 94, który jest połączony z rezystorami sprzęgającymi anod 44 i 48, wzmacniaczy triodowych 42 i 47. Wspólne połączenia między rezystorami 92 i 93 są odpowiednio uziemiane przez kondensator filtrujący 95. Zatem żadne napięcie sygnałowe nie pojawiłoby się na przewodzie 94 ze względu na zrównoważony układ obwodu i fakt, że kondensator filtrujący 95 może przepuszczać wszelkie niezrównoważone zmienne prądy z powrotem do masy. Gdy będziemy omawiać projekt z radioelektronika, zwróćcie uwagę właśnie na tą analogię, jak tam będzie połączony przedwzmacniacz. Wróćmy do tekstu. W komercyjnym przykładzie wykonania z ilustrowanym schematem z obwodu z rysunku 5 stwierdzono, że można uzyskać znaczną oszczędność transformatora 75 z powodu niższej impedancji, mimo że wymagane są dwa oddzielne źródła potencjału anodowego. Nie ma tam oczywiście krytycznego warunku, jaki musi spełniać uzwojenie transformatora 70, jak miałoby to miejsce w przypadku uzwojenia dowolnego transformatora głośnikowego. Wszelkie niewielkie nierówności w wartościach uzwojeń wtórnych 86 i 78 nie mają znaczącego wpływu, ponieważ wpływ ten jest znacznie zmniejszony przez charakterystykę magazynowania energii stosowanych zwykle obwodów filtrów prostowniczych. Odpowiednio, potencjały anodowe przewidziane dla lamp próżniowych 62 i 64 są dla wszystkich celów identyczne. Chociaż w celu zilustrowania i opisania niniejszego wynalazku pewne korzystne przykłady wykonania zostały pokazane na rysunku, należy zrozumieć, że wynalazek ten nie jest ograniczony, ponieważ rozważane są takie zmiany obwodów, które mogą być współmierne do ducha i zakresu wynalazku przedstawionego w załączonym zastrzeżeniu. I teraz jest właśnie to zastrzeżenie. Pan Wiggins pisze, że uważa za swój wynalazek wzmacniacz audio zawierający obwód szeregowy, mający parę lamp próżniowych, z których każda ma anodę, siatkę i prądową elektrodę powrotną, czyli katodę, oraz parę źródeł prądu stałego, z których każde ma zacisk dodatni ujemny, przy czym zacisk dodatni każdego źródła prądu jest połączony z anodą jednej z lamp, a jej zacisk ujemny jest podłączony do elektrody powrotnej dla prądu, czyli katody drugiej lampy. Para szeregowo połączonych impedancji połączonych między elektrodami powrotnymi dla prądu, czyli katodami dwóch lamp, źródło bezpośredniej polaryzacji mające zacisk dodatni podłączony do złącza między dwiema impedancjami i ujemny zacisk połączony do siatek sterujących dwóch lamp oraz transformator z uzwojeniem pierwotnym połączonym między anody dwóch lamp, dzięki czemu przy braku sygnału nie przepływa prąd stały w uzwojeniu pierwotnym transformatora, a tylko prąd polaryzacji przepływa przez impedancję.